Cześć widzowie, tak jak obiecywałem, zrobiłem sobie mały update do Samsunga Galaxy S3. Jak widzicie, trochę pozmieniałem tapetę, jakieś tam pierdoły. Kupiłem też obudowę silikonową na ten telefon. Generalnie doszedłem do wniosku, że nie chciałbym, żeby mi się ten glossy plastik porysował. Tak ona wygląda. Kawałek zwykłego plastiku, znaczy zwykłej gumy silikonu. Telefon bardzo dobrze się w niej trzyma, ale nie o tym dzisiaj, nie będziemy się na tą budowę rozważyć. Podłączamy sobie trochę rzeczy do telefonu, zobaczymy co tam w ogóle się da podłączyć i jakie mamy tutaj możliwości. Na początek polecam USB konektor. Kupcie sobie na Allegro, jak wam szkoda kasy, najtańszy byle jaki, z wejściem mikro do zwykłego. Ja kupiłem sobie samsungowski, bo czemu nie. Tak on wygląda, kosztuje w granicach 35 zł. Czyli prawdopodobnie tyle, ile zapłacicie na Allegro z wysyłką. Jakbym miał jakiś sklep z takimi pierdołami koło się, ten kupił sobie taki zwykły, najtańszy. No ale stwierdziłem, że skoro to wydawać, to trudno, niech będzie. A drugi bajer to będzie HD TV adapter, czyli HDMI do micro USB. Jest to dedykowany sprzęt od Samsunga i obawiam się, że podróbki i niededykowane kable nie działają. Czytałem kilka wpisów na różnych blogach i generalnie podobno tylko z tym jednym działa. Ja tego nie sprawdzałem, nie chciałem się szukać. Ten kabel kosztuje w granicach 70-80 zł. Ja za swój zapłaciłem 89 zł w Saturnie. I jakoś tam nie będę bidował, czy 10 zł, czy 20 zł taniej bym za to zapłacił. Teoretycznie trzeba go podłączyć do prądu, zaraz się przekonamy, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem. Tylko sobie wyjmę to jakiś nożyk, bo to jak zwykle jest zapakowane w ten cholerny plastik. Dzisiaj trochę jak chirurg zadziałam, skalpelem. Chyba nie będę musiał nawet. Tak. No to się popisałem. Dobra. Szybki ruch, kabel jest na wierzchu. Telefon możemy odłożyć. Myślałem, że to jakiś manual jest, który mi powie, czy ja muszę to podłączyć do prądu. Ja jestem za leniwy, żeby to czytać. Więc wyjmę sam kabel. Jest oczywiście osłonięty, żeby się nie porysował. Cześć widzowie, mały jump cut, więc skończyła mi się pamięć na moim starym wideorekorderze. Więc tak by wyglądał ten kabel HDMI, zaraz go będziemy testować. Tutaj się pojawił w kadrze dysk, ale niestety już wiem, że dysk sformatowany tak jak mój, czyli na jedną wielką partycję 1 tera, jako mój śmietnik na wszystko, niestety wywiesi telefon. Z tego co wiem, spokojnie Samsung radzi sobie z dyskami do 500 giga bez partycjonowania. No ale dobra, zacznijmy może od czegoś mniejszego, czyli od tego magicznego USB. Sprawdzimy co tu można do niego podłączyć. Nie wiem, na pierwszy ogień może po prostu zwykłego pendrive'a. Widzicie, pendrive sobie spokojnie działa. Telefon powinien go za sekundę znaleźć, pamięć masowa jest dostępna i jak widzicie nie ma żadnego problemu. To są jakieś moje stare zdjęcia i telefon sobie bez problemu radzi z otwieraniem pendrive'ów. Testowałem na pendrive'ie 32 gigowym, prędkość tak działania jest tak samo duża, nie ma żadnego problemu. To jest jako USB drive A, więc bez problemu możemy sobie podłączyć. Możemy też podłączyć dysk, ale nie tak sformatowany jak mój. No nie wiem, co by tu jeszcze ciekawego wymyślić. O! Myszka. Dosyć ciekawe zagadnienie. Otóż Samsung natywnie w sterownikach, nie trzeba żadnego rotowania, nie wiadomo czego. No i znalazł się klawiaturę, która też tutaj gdzieś jest w pokoju. Obie są bezprzewodowe na tym jednym donglu. O, nawet tam niechcący wcisnąłem. Proszę, tu jest klawiatura. Więc najpierw sprawdzimy działanie myszki. Dobra, widzicie, na pulpicie pojawił się nam kursor, tylko że ja go tutaj nie widzę w kamerze. O, jest, powinien być widoczny. Nie wiem, położę telefon, spróbuję wam coś włączyć tym kursorem, na przykład aplikację, na przykład galerię.
akurat kamerę i zobaczyć sobie ostatnio zdjęcie, które zrobiłem idąc ulicą. Rolka niestety nie działa, a można to spokojnie sobie przerzucać na prawo i lewo i oglądać, co tu jest. Więc myszka działa bez żadnego problemu. A przejdźmy może... co by tu włączyć? O, na przykład Dolphin Browsera. Możemy sobie odpalić na przykład YouTube'a. Są tutaj połączone do mojej sieci Wi-Fi, więc to w miarę płynnie działa. Jak widzicie, scroll działa w myszce. Działa zarówno prawe kliknięcie, jak i lewe kliknięcie, jak i kliknięcie środkiem myszy. Tutaj niechcąc na Twittera kliknąłem, więc te wszystkie małe guziczki możecie bez problemu sobie klikać tutaj na Samsungu. Nawet nie wiem, czy to widać, bo nagrywam niestety w SD, nie 720p. Ale jak widzicie, wszystko działa. Przeglądarka zasuwa jak głupia. I używając klawiatury możemy sobie wyjść z przeglądarki. Backspace powinien działać jak back. Możemy włączyć stronę domową. Tutaj mam klawisz skrótu home. Wiecie co, nie testowałem jeszcze klawiatury, ale na przykład guziki multimedialne też powinny działać, jak widzicie. Play, pause, search, wszystko powinno działać. Nie wiem, czy skrót klawiatury, a nawet skrót do e-maila też otwiera nam konto e-mail. Tak więc wszystko jest obsługiwane z tej klawiatury. Jestem ciekaw, czy skrót do kalkulatora odpali kalkulator. A, ten jednak jest nierozpoznawany. No ale to wiadomo, jest dostosowane do kalkulatora z Windowsy. Tu mamy klienta Gmail, który też bez problemu sobie chodzi. Możemy złapać za pasek, sprawdzić, co się tutaj dzieje. Tak więc myszka i klawiatura są bez problemu obsługiwane. Zapewne się zastanawiacie, czy można grać za pomocą myszki i klawiatury. Nie wiem, nie testowałem tego, ale sprawdzę to i wam dam znać, bo podejrzewam, że jest to możliwe. I co nam zostaje? Pad do Xboxa 360. Od razu wam powiem, że działa. Można go podłączyć, ale jest to tak zagmatwane i upierdliwe, że nawet nie chcę się wam tego pokazywać. Ja go nie chciało mi się go konfigurować. Pad do PS3 działa natywnie z tym telefonem, ponieważ Samsung w swojej nieskończonej mądrości wgrał z drivery i nie ma żadnego problemu, żeby podłączyć pada od PS3 i grać w gry na padzie od PS3 za pomocą Bluetootha. Niestety z padem od Xboxa jest ten problem, że Microsoft tam napierdolił trochę w sterownikach i o ile pad się wykrywa, o tyle są problemy, żeby go używać. A wiecie co, tak z czystej ciekawości zobaczymy, czy Minecraft może działa za pomocą myszki i klawiatury. To będzie bardzo ciekawe doświadczenie. Na razie wygląda na to, że będzie działał. Great World. No dobra, zobaczymy. To by było całkiem śmieszne, jakby działał. Sprawdźmy. Mam nadzieję... Ups, sorry. Niechcący przycisnąłem guzik. Niestety działa na takiej zasadzie, że muszę trzymać myszkę i klikać te guziki. Ale podejrzewam, że jest jakaś metoda, żeby to skonfigurować, żeby to działało tak, jak powinno działać, a nie, że... Ale jak widzicie, generalnie da się grać. Jak to? Aha, bo to było jakoś tak. Pyk, pyk, pyk. Chyba nie kilofem, tylko łopatą powinienem tutaj dłubać, tak? Dobrze mi się wydaje. Jest łopata, to jest łopata, tak. Śmiesznie się gra na myszce w Minecrafta na telefonie. Ale jak widzicie, też Minecraft bardzo dobrze działa na tym telefonie, ale dobra. To będzie nasza platforma testowa na przyszłość, jak uda mi się skonfigurować klawiaturę do działania. I zobaczymy wtedy coś jeszcze. Czy też działa z padem Minecrafta, nie jakiegoś Shadowguna czy coś, ale to wszystko za chwilę. Teraz podłączę monitor i zobaczymy, jak się korzysta z Samsunga na monitorze. Tak więc poczekajcie chwilę. No, poczekajcie chwilę. Mi to chwilę zajmie, więc do zobaczenia za moment. Cześć, szybki update. Podłączyłem telefon, zrobiłem kurwa pajączka, bo to trzeba podłączyć jeszcze do prądu. Podłączyłem to gówno do jebanego telewizora, jak widzicie. I okazuje się, że zdaje się, że mam za chujowy telewizor, gdyż
Mam gównianą Brawię, do dziś się biję w pier, że kupiłem ten szajs. Ustawienia HDMI, nie wiem czy to widać. Sterowanie przez HDMI włączone. Aktualizuj listę urządzeń. Tak, poszukaj. Oczywiście szuka jedynego podłączonego urządzenia, czyli telefonu. I go znajduje nawet. To jest podłączone do HDMI 2. No ale cóż, po wróceniu do menu Home, wstawiam HDMI 2. Ha, i proszę, jedno wielkie gówno, telefon włączony, jak najbardziej działa, telewizor nie działa. Fuck you! No i to chyba tyle na temat. Cóż, szkoda mi oddawać kabel, spróbuję jeszcze z monitorem. A jak nie, to będę musiał kupić nowy telewizor i chuj. Tak więc wrócimy do zabawy Samsungiem i tym, co można, czego nie można z niego wycisnąć i jakie gry i tak dalej na nim działają. No i tym chujowym akcentem kończę. No ja się wkurzyłem, muszę poczytać, może gdzieś w necie znajdę jakąś opcję, żeby to podłączyć, a na przyszłość nie kupujcie Brawi, bo zsiepałe. Tak więc na razie, hej.